Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Z nami cichy bohater tego minionego spotkania, chociaż w wypadku przegranych meczów ciężko mówić o bohaterach, ale no Michał, dzisiaj klasa. Pokazałeś bardzo dużą wartość swoją, dałeś bardzo dużo punktów i no, chociaż ty, myślę, że jesteś jedną z nielicznych osób, która może się po dzisiejszym spotkaniu cieszyć. Na pewno się cieszę, ale nie mogę też zapominać o moim teamie, gdzie mój tata i Krzysiu Stemper zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. Trafili w biegu młodzieżowym z ustawieniami i później cały czas sobie robiliśmy jakąś korektę, gdzie Krzysiu naprawdę bardzo dużo mi pomógł od początku tego sezonu, odkąd jest u mnie w teamie i myślę, że zostanie ze mną na przyszły rok, aczkolwiek wszystko się okaże. Co mogę powiedzieć, no tor dzisiaj troszeczkę twardy, nie lubię zbytnio takich torów, ale to chyba aż do dzisiaj takich nie lubię. Fajnie się czułem na motocyklu, no i dziękuję kibicom, dziękuję za wsparcie. Opowiedz w ogóle, no bo już obserwowałem Cię podczas meczu z Grudziądzem i mówiłeś, gdzie jechałeś w miarę okej, tak, i mówisz, kurczę, jadę, żeby chłopaki jeszcze odpalić. Dzisiaj to samo, zabrakło wsparcia ze strony tak naprawdę tych najważniejszych zawodników. No, byłeś w parkingu podczas meczu, rozmawiałeś z nimi, widziałeś, dlaczego ich zabrakło, co się stało? Wiadomo, no nie mówimy o Mateju, bo to jest sytuacja losowa, na którą nie mamy totalnie wpływu, no ale Fredka, Miedziak, Tofik gdzieś tam, można powiedzieć, zrobił swoje, ale reszta, coś nie pyknęło. Każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas popełnia błędy. Freddy zmaga się jeszcze z bólem palca, także no, na to nikt z nas nie ma wpływu, po prostu musi swoje teraz odczekać. Miejmy nadzieję, że przez ten tydzień jakoś tam się zrehabilituje. Adrian, zdaje mi się, że się pogubił troszeczkę z przełożeniami. No, Tobiasz, co by nie było, to też dzisiaj trochę roboty zrobił. Leo, no, jeździmy też dzień po dniu, co by nie było. I to też na pewno jakoś nam siada na tą głowę i bywa z tym różnie. A w ogóle jak teraz nastawienie przed tym spotkaniem w Gorzowie, bo oni cieszyli się tutaj ogromnie. 8-punktowa zaliczka na pewno daje im ten komfort psychiczny, ale doskonale wiemy, że w sporcie wszystko jest możliwe i wy nie jesteście przecież byle kim, tylko awansowaliście do playoffów, wygraliście wiele znakomitych meczów w rundzie zasadniczej, także ja myślę, że mimo wszystko jestem zawsze optymistą, a tutaj droga cały czas otwarta. No, na pewno nie będziemy chłopcami do bicia, można powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy lukę w postaci Mateja Żegara, gdzie uległ nieprzyjemnemu upadkowi, można powiedzieć. Na szczęście jest tylko poobijany i to jest tylko na szczęście, czyli szczęście w nieszczęściu. No co mogę jeszcze powiedzieć? Cieszę się, że tak się to skończyło. No, Gorzów się cieszy też, bo ma jednak tą przewagę punktową i pojedziemy do nich i albo jedziemy tam wygrać, albo nie mamy po co tam jechać. Dzięki bardzo, powodzenia. Dziękuję. Z nami jest Tobiasz Musielak. Tobiasz, bardzo ciężkie spotkanie. Niezwykle mocno musieliśmy najpierw walczyć w meczu z Grudziądzem, a dzisiaj po prostu ta konfrontacja ze Stalą Gorzów Wielkopolski, to jak takie typowe starcie bokserskie, cios za cios, niestety ta końcówka lepsza w wykonaniu naszych rywali. No niestety, szczęście, że mieliśmy dzisiaj świetnie dysponowanego Miśka Grochalskiego. Szkoda, że też Matej zrobił sobie krzywdę. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje, bo na pewno zespół go potrzebuje. No i cóż, mogę powiedzieć więcej. Rywal był lepszy niestety i gdzieś tam pojedziemy do Gorzowa oczywiście walczyć, bo taki jest nasz cel. Myślę, że bez tej presji, która gdzieś tam by ciążyła, no to jesteśmy w stanie zrobić całkiem przyzwoity wynik. Oczywiście będzie ciężko, 50 punktów, ale zwróćmy uwagę na to, że Gorzów dzisiaj bardzo się mocno cieszył. Mamy nadzieję, że gdzieś tam się pogubią troszeczkę. Wszystko jest jeszcze możliwe. W Twoim wypadku widać, że coś drgnęło. Było bardzo dużo walki, były w końcu punkty i widać, że progres ewidentnie jest zrobiony. Tak, jest progres na pożyczonych silnikach, aczkolwiek to jest najważniejsze, że chłopacy też mi pomagają tutaj zespołu i czuję się gdzieś tam potrzebny w drużynie. I dzisiaj faktycznie było lepiej, chociaż po tym drugim wyścigu powinienem już coś zmienić, bo w dalszych wyścigach już mi czegoś brakowało po prostu na trasie i nie mogłem się tak rozpędzić, tak jak bym chciał. No ale cóż, jest progres i faktycznie
to co robiłem wcześniej, to nie był żel. No i cóż, te zawody się ciężko dla nas poskładały i no i przegraliśmy, ale liczymy na to, że damy radę wygrać, bo powinniśmy w to wierzyć. Dokładnie, takie cuda widział sport i tak naprawdę wszystko jest możliwe. Otwarte głowy, wiara w siebie i na pewno powinno być dobrze. Oczywiście, myślę, że my w siebie wierzymy i trener, cały sztab szkoleniowy, zarząd, kibice i to jest najważniejsze, że cały czas możemy coś jeszcze ugrać. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję bardzo. Z nami kapitan biało-zielonych Leon Madsen. Leon, please tell us what happened today. You didn't see the meeting? Yeah, so. Okay, yeah, but what happened that we lost, you know, with 8 points. It wasn't easy. It wasn't easy with two so important meeting after each other, you know, with one day break. And Freddy was struggling all week with the flu and still have problem with his hand. And now also Matai had the crash and had a small head concussion, I think. So that was a little bit head against the wall for us today. And it was not easy. Shame we couldn't hold, you know, the 2 point gap to them. 8 points going to be a hell of a task in Gorzów, but we're not going to surrender, and it ain't over till the fight lady sings. So we're going to go to Gorzów next Sunday and going to give them a good fight. You know, we still have 15 heats, and if they can win with 8 points here, then maybe we can win with 8 points or even more in Gorzów. We have only two guys today, Leon Madsen and great Michał Gruchalski. Yeah, Michał, he did a good job, so he did a very good job, and hats off to him, he did some good races, that was important, you know. As I said, we're still in the game, but 8 points, it's not going to be easy, but... We'll be fine. As I told you, now we have a week off, and hopefully everyone can come back strong on Sunday with full of energy, and you know, we have nothing to lose, so we can go there and just be a little bit, maybe take it more easy, and they have everything to lose, so we're gonna fight, and we have 15 heats to turn it around. Thank you, good luck. Thank you.